Witajcie ludziska w moim nowym projekcie. Nie muszę chyba wyjaśniać nawet, co to za gra. Każdy praktycznie ją zna i kojarzy i tym podobne. Wielu hejtuje, wielu ubóstwia, można powiedzieć. Ja może jestem nastawiony do tej gry sceptycznie, bo w Minecrafta kiedyś to nawet się grało. W pierwsze alfy. Później, no, chęci wgrania w to, no, gdzieś się zgubiły, spierdzieliłem gdzieś tam w oddali. Teraz nie wiem, czy one się odnajdą, więc tworzę nowe chęci. No, wiem, że ja to powiedziałem tak bardzo, dziwnie, tak bardzo humorystycznie, ale ogólnie chcę zrobić, zagrajmy short. Na chwilę obecną zagrajmy short. Z Wentorem z Minecrafta. Będzie paręnaście odcinków na pewno w tej serii. A później to się zobaczy. No i dobra. Tak w ogóle mam tutaj już trochę tych kwiatów zrobionych. Cholernie stare to dziadostwo jest. O, tutaj jest 17 stycznia. Najstarsze. Przekombinowane naprawdę. No i dobra. Z tej racji, że to jest projekt, nowy projekt u mnie. Zatem zaczniemy od nowego świata, o to mi chodziło. Nazwa świata Wentoria. A więcej opcji świata, okej, typ świata superpłaski. Coś tam kojarzę, że w trybie tym, w tym typie świata superpłaskim, jak się go odpali, to wszystko jest płaskie, no oczywiste, i dużo tych slajmów się pojawia, jak tam widziałem na niektórych filmikach. No i dobra, ziarno. Seed. Torian. A mój nick z Battlefielda. Trójki. No i dobra. Tworzymy świat i ciekawe, co z tego niefortunnie wyjdzie. No cóż. No. W miarę okej to jest. Dżungla tutaj w oddali. Przed nami. Kurczaki, fajne drzewa ogólnie. Interesujące to wszystko jest. Dobra. Ogólnie tutaj zbytnio oryginalności nie będzie na pewno, ponieważ zawsze jak się tworzy nowy świat, nową serię się kręci, każdy robi to właśnie. U mnie nic takiego innowacyjnego nie będzie, od razu tak potwierdzam. Ale no, Skype. Mam nadzieję, że teraz nikt nie wbił do swojego Skype'a. Wybaczcie mi za to. Dobra. Zatem rozwalamy sobie trochę tych drewnianych kloców. Brzozy, drewna zwykłego. Tu jeszcze jest choinka. Sosna, czy tam co innego dziadostwo. Dobra. I okej, ogólnie mamy spoką ilość drewna. No, po ostatnim patchu gdzieś tam widziałem taki filmik polskiego użytkownika, nie chcę nawet wyjawiać niku. Pewnie i tak każdy go zna. Że po ostatnim patchu, która to aktualnie wersja pod F3, to jest 1.2.5, of course. Może dane drzewo ma inny kolor desek. Co jest nawet fajne. Co jest bardzo fajne. Przyda mi się to wyjątkowo w budowie pierwszej haciendy. Wow, Piggy! Piggy, chodźcie tutaj. Będzie już trochę do jedzenia. No niestety, niefortunnie nie ma zbytnio broni dla nich wyszukanej. Na nich, ale kwiatek może znaleźć zastosowanie. Chyba. Dobra, siema. Ty z tym zezem swoim, weź się odpierdziel. No, jeszcze się do nas przesuwa? O, tylko expa nam dał. I to jeszcze w miernej ilości. Okej, rzemieślnictwo. No, achievy są tutaj. Of course. Na pewno. Pod tymi filmikami, pod tą serią pojawi się wielu tych zaznajomionych z tym Minecraftem, co mi, no, może nawet korzystnie wpłynąć, bo ja tutaj praktycznie nie ogarniam. No, może jakieś tam podstawy, ale nie wszystko, nie wszystko. Bo w to już grałem bardzo dawno temu. O, połamała sobie szyjkę, jeśli mogła. Dobra, ta niech sobie tam tonie. Albo pływa, co ciekawe. Okej, tutaj ładna górka jest. Tutaj powinien być przyzwoity
teren na budowę mojej hacjendy. I ogólnie coś muzyki nie ma. Dobra. O, śmiernica. O, nawet więcej. One mogą się przydać. Z tego co wiem. Dobra, ciebie tutaj pięknie niszczymy. O, padła. Tylko jedną nam zostawiła dziadyga wredna. O, to już dwie. O, ty wredna. Oddawaj mi tutaj. Okej, pięć. Dobra. Prosi, jak dasz mi coś jeść? Dzięki. Ty się nie kryj za krzakami, jak pewien brodacz. Za krzakami, tfu, w krzakach, Jezu, ale to moje słownictwo jest takie pomylone. Oj, retrety. Musicie mi to wybaczyć. Dobra. O, tutaj coś fajnie lewituje. Antymateria tutaj została zastosowana na pewno i teraz ktoś tutaj wywalił ten śmieci z antymaterii. Teraz tutaj widzimy coś lewitującego. O, ten dostał tych ADHD. O, dał nam, jak to się zwie? Wołowina surowa. Niech im będzie. O, spadaj. Ło, ty skubany. Może jednak lepiej byłoby, gdyby nie spadał. Dobra. I ogólnie... Ogólnie... Siostra mi tutaj krzyczy, że telefon dzwoni. O, rety. Dobra. Okej, wszamaliśmy sobie surową wołowinę. I ogólnie powinniśmy już się czymś tutaj zająć. Dobra. Miecz nam się już praktycznie kończy. Niefortunnie. Dobra. Pyk. A w sumie po co mi to? Po raz drugi. Przecież już mam crafting table. Okej. Na co się zdecydujemy? Oczywiście... Na standardową rzecz. Okej. No teraz będziemy kopać. O, tutaj widzimy szkielet. W niefortunnym miejscu się pojawił. Okej. I ogólnie możliwe, że jednak tutaj nawet ten... Siekierki się przydają. Przydadzą, tfu. Dobra. Kontynuując. Okej, rozwalaj to pięknie. No, niestety tego nie chwycę. Okej. O, glina, fajnie. Przyda się na pewno. No jeszcze, a to jest piach, okej. Niefortunnie to jest piach. Glina, okej. Wszystko jasne. Zatem tutaj mamy fajny... zasób gliny, a tutaj mamy te. Jak one się zwą? Jak to się zwie? No, zwykłe drewno, ale... to... Te dżunglowe drzewko. Dżunglowe drzewko. Ej, rety. I okej, dobra, wszystko tutaj zajm. No, odpowiednia ilość tych drewien wzięta i możemy kierować się w jakąś przyzwoitą mieścinę. Kurczaki pływające. A nie, może to są kaczuchy? Kurczak, surowy kurczak. Zatem jednak kurczaki umieją pływać, a to ci dopiero. No nie spodziewałem się takiego faktu, ale... No, coś odkrywczego w Minecrafcie można znaleźć. To ci dopiero. Dobra, tutaj kolejny kurczak. Wow, ale się wpierdzielił w ten. O, żyje. Ty. Niech się rusza. Okej, za... Dobra, poziom trudności normalny, zatem... No, te tamte potworki pojawiały się przecież. Ale dobra. No, dżungla w miarę... Wow. Ten Seed Ventorian naprawdę dobry jest. W cholerę tutaj dżungli mamy. Na pewno tutaj sobie coś poodkrywamy. Ale fortunnie teraz musimy... No. No.
Ogół. O, rozwaliło się nam dziadostwo, cudnie. Okej, okay, zatem. W ogóle mieczem to rozwaliłem, zatem spoko. Niech im będzie. Dobra. No, tutaj można trochę się pomieszać w tym terenie, ale. Okej, okay, ok. Coś mi serduszka słabły. Weźmy, zjedźmy, zjedzmy. O, ocelot. Ale z tego co wiem, rybami można jedynie ich oswajać. A my niestety wędki nawet nie mamy. Więc smuty i tym podobne. Okej, okay, tutaj trochę zbyt długo tutaj się poruszam, dobra. Może jednak zajmijmy się trochę bardziej tymi drwiękami. Jak ja tu tak w trudne słowa te zdanie układam. No, za niedługo noc się odpali. Będzie noc, będziemy musieli pilnować swojego tyłka pięknego, kwadratowego przed tymi, no, niefortunnymi panami potworkami. O, fajne drewno w ogóle. Takie, no, pomarańczowate. Lekka pomarańcz jest nałożona. Okej. Okay. Niefortunna maszyneria u mnie po ulicy jeździ. Obyście nie słyszeli w tego w dosyć gwałtowny sposób. Dobra. No jedynie na samym starcie pierwsze odcinki. Może to już drugi jest odcinek? Nie mam pojęcia. Ale niefortunnie dopiero tylko, no, deski zdobyliśmy. Nic innego przyzwoitego nie wzięliśmy. Ale to zawsze tak bywa. Ogólnie, jeśli to ma być, no, paroodcinkowa seria, projekt Zagrajmy Short, to trzeba jakieś plany mieć, a ja zbytnio planów nie mam. I tak oczekuję waszych opinii, waszych komentarzy. Możliwe, że coś wy bardzo inteligentnego, a może jednak i nieinteligentnego, chociaż wierzę w coś inteligentnego z waszej strony, że, no, napiszecie jakąś propozycję. Okej, okay, noc się zbliża, tutaj mógłbym się schować. Dobra, crafting table, okej, okay, zapomniałem, że ja go wywaliłem w cholerę. Ziemia, po co mi to? To ma być to. Okej, okay. Crafting table, kwiatki, proszę mi stąd odejść, okej. Okay. Patyki mamy. Mamy bruk. Kamienny. No i dobra. Okej, okay, gdzie tu crafting table? Dobra. Zatem robię tutaj krótką przerwę. O, nawet jasno jest tutaj. A to ci dopiero. Okej, okay, zatem cięcie chwilowe i do zobaczyska, no, wkrótce.